Ja osobiście uczułem takie, że nie ma nic ważniejszego jak, prawda, strzelanie i zabijanie. Ostatnie jednostki polskiego wojska opuszczają północne tereny kraju. Nieliczne oddziały żołnierzy pozostają w Grodnie i w Białymstoku. Ewakuacja w różnych kierunkach oraz częste zmiany wyznaczonych punktów docelowych powodują, że samodzielna grupa operacyjna Narew przestaje istnieć jako zwarty front. Niewielkie oddziały żołnierzy bronią od rana Białegostoku. Powtarzające się niemieckie ataki odpierane są w ciągu kilku godzin ogniem karabinów maszynowych oraz dwóch dział. Z czasem obrońcy, naciskani coraz większymi siłami wroga, wycofują się, a po południu, wobec możliwości okrążenia, odchodzą z miasta. Bardzo duże siły niemieckie nadciągają nad Bzurę. Po niepowodzeniu natarcia na Lasy Skierniewickie, dowodzący Armią Pomorze generał Kutrzeba podejmuje w nocy decyzję przebijania się przez Sochaczew do Warszawy. W tym samym kierunku, odgadując zamiary Polaków, zmierzają dwa niemieckie korpusy, pancerny i zmotoryzowany. Niemcy zdobywają Sochaczew i próbują zająć przeprawę w pobliskim Brochowie, ale pancernym oddziałom opierają się kawalerzyści generała Abrahama. Resztkami sił Polacy próbują zniszczyć niemieckie przeprawy przez Wisłę. Pod Dobrzykowem polscy żołnierze ponoszą ciężkie straty w ogniu CKM nieprzyjaciela i wycofują się, pozostawiając kilkuset zabitych i rannych. Niemców udaje się odepchnąć tylko w rejonie Łącka, gdzie w lesie, obok przedwojennej posiadłości Rydza Śmigłego, otoczono i rozgromiono znaczną część hitlerowskich oddziałów. Po obu stronach frontu oddziały zajmują pozycje wyjściowe, a obie strony szykują się do wielkiego starcia, które następnego dnia ma rozstrzygnąć losy bitwy nad Bzurą. Szpiegów było pełno, szpiegów pełno. Przygotowujemy to śniadanie, przechodzi koło nas jakiś panie ubrany po leśniczemu, karabinek na tym, no to przeszedł, do leśniczy ma prawo. Odszedł jakieś 200 metrów, 100-200 metrów i strzelił. Mówimy, co ma? Tylko strzelił, artyleria już na nas bije. A tu ogień, panie, najpierw za mną, a później przez każdy. To ja zobaczyłem, chyba ktoś z piechoty sobie przygotował dołek. To ja w ten dołek. Ja w ten dołek wpadłem, huk. Usłyszałem tylko huk. Tu artyleria bija, a huk. I coś, panie, mnie w plecy, ja już nie żyję. I wtedy pamiętam myśl taka, czy się myśli po śmierci, czy nie. Polscy dyplomaci na Zachodzie ponownie dobijają się o pomoc u najwyższych władz państwowych i wojskowych naszych sojuszników. Bezskutecznie. Anglicy oferują tylko przekazanie 20 samolotów. Na przedpolach Pragi Hitler obserwuje obronę Warszawy. W mieście podpułkownik Lipiński opracowuje plan partyzantki mającej na tyłach atakować napastników. Dowództwo akceptuje ten plan i nakazuje tworzenie małych oddziałów partyzanckich przy każdym batalionie. Ścigane dniem i nocą przez przeważające siły wroga oddziały Armii Karpaty usiłują przebić się w kierunku tzw. Przedmościa Rumuńskiego. W nocy z 15 na 16 września jednostki generała Prugar-Kettlinga biorą krwawy odwet na nieprzyjacielu za klęski ostatnich dni. Oddziały Huculskiego Pułku Piechoty oraz Pułku Strzelców Kresowych atakują pułk zmotoryzowany SS Germania. Polacy rozładowują swoją broń, aby nie zdradzić się przypadkowym wystrzałem, a atak przeprowadzają jedynie na bagnety i broń białą.
W ciągu pół godziny pułk SS przestaje istnieć. Rozwścieczony klęską swojego doborowego oddziału, Adolf Hitler likwiduje go i zabrania używać nazwy SS Germania do końca wojny. Padło kilka strzałów artyleryjskich czy moździerzowych i odezwały się ciężkie karabiny maszynowe. Wiedziałem, że to niemieckie, bo nasi, idąc do natarcia, rozładowali broń. Walka trwała, ale ogień słabł. Strzelcy wtargnęli już do środka wsi, siekąc i kując bagnetem każdego, kto im się pod rękę namiął. Odzywające się od czasu do czasu seriami strzały urywały się nagle w połowie magazynków. Czuło się, że ręka, która jeszcze przed ułamkiem sekundy naciskała spust, martwieje i bezwładnie opada, paraliżowana uderzeniem kolby lub pchnięciem bagnetu. Nie słychać było żadnych krzyków. Bój toczył się w ciemnościach i złowrogiej ciszy. Nikt już nim nie kierował, nikt o pardon nie prosił. To też groza, jaka opanowała Niemców, musiała przewyższać wszystkie dotychczasowe ich przeżycia. Z takim zaskoczeniem i z takim atakiem nie spotkali się na pewno nigdy. Trupy, które oglądaliśmy później, miały wyraz straszny. Trwoga, wśród której ginęli, nie znikła z ich twarzy. W coraz jaśniejszym brzasku porannym odróżnialiśmy domy, drzewa, opłotki, a później działa, jaszcze, ciągniki, samochody. Najpierw pojedyncze, potem grupy. Przecieraliśmy oczy, by się upewnić, czy to nie złudzenie. Tak nieprawdopodobnie zdobycz ta wyglądała. Duża wieś zawalona była po brzegi sprzętem i materiałem wojennym. Zaskoczenie było kompletne. Walka trwała nie dłużej niż pół godziny. Wszystkie wsie, któreśmy przechodzili, to były po stronie, to były wsie polskie. Taka jedna wieś była, ale to byli tam Niemieccy, ta piąta kolumna. I oni z piasku sypali, z białego piasku, takiego jasnego, strzały robili, gdzie my stacjonujemy. No to była właśnie piąta kolumna niemiecka. No co Niemcy, osadnicy niemieccy, żeby lotnicy widzieli, gdzie mają zrzucić bomby, na jaką wieś. I rzeczywiście samolot niemiecki przyleciał i zbombardował tą wieś naszą, gdzie myśmy stacjonowali. Na Kępie Okrzywskiej nadal bronią się żołnierze pułkownika Dąbka. Opór stawiają też polscy żołnierze na Helu. Na froncie północnym generał Dąb Biernacki wykonuje odwrót w kierunku Chełma. Niemcy po przekroczeniu Wisły prą w kierunku na Lublin i Zamość. Armia Kraków kontynuuje marsz na odsiecz Lwowa. Ograniczona do trzech dywizji Armia Małopolska nadal broni miasta. Odcięte na zachód od Lwowa siły próbują przebić się przez Lasy Janowskie. Oddziały pancerno-motorowe pułkownika Maczka nacierają na wzgórza na północ od Lwowa. Niemcy wkraczają do Przemyśla i rozstrzeliwują ponad 500 Żydów. Pamiętam taki jeden moment, że przyszli bardzo, byliśmy głodni po dwóch dniach natarcia do takiej gospodyni i to zrobiło nam jajecznicę z 60 jajek. A nas trzech zjadło to jajecznicę, taka luźna jajecznica, ta patelnia taka olbrzymia. Myśmy na podwórzu to baliśmy się, że rozchorujemy się, ale nie, zjedliśmy tą jajecznicę. Gospodyni śmiała się, że to jest niemożliwe, żeby trzech żołnierzy zjadło 60 jajek. Korpusy niemieckie zamknęły od wschodu pierścień wokół Warszawy. Usiłują, tak jak ich poprzednicy tydzień temu, zająć miasto z marszu. Po południu, po silnym ostrzale artyleryjskim, ruszają do ataku grupy piechoty niemieckiej 3. Armii. Polacy odpierają atak w północno-wschodniej części miasta. Docierają na swoje pozycje, na częściowo zajętym przez Niemców Grochowie spóźnieni. Obie strony, zaskoczone swoim widokiem, otwierają ogień z bezpośredniej odległości. Do walki włączają się ukryci w okolicznych domach dywersanci, powodując duże straty i zamieszanie w szeregach obrońców. Polacy wycofują się, Niemcy zajmują plac Szembeka i strategiczny wał gocławski. 15 września szef propagandy w dowództwie obrony Warszawy, podpułkownik Wacław Lipiński, zgłasza plan akcji partyzanckiej na tyłach armii niemieckiej, którą miały prowadzić małe, ale zdecydowane na wszystko oddziały partyzanckie.
nie był to pomysł nowy. Przypomnijmy choćby przedwojenne plany i koncepcje stworzenia sieci tak zwanej dywersji pozafrontowej. Część koncepcji, część kadry osobowej tych siatek dywersji pozafrontowej wykorzystywano przy tworzeniu się pierwszych organizacji konspiracyjnych na terytorium częściowo już okupowanej Polski. Pierwsza z nich, pierwsza o zasięgu ogólnopolskim, powstała już dwa dni później, 17 września w Stanisławowie. Była to tajna armia wojskowa. Jej założycielem i komendantem był major Jan Mazurkiewicz. 5 lat później słynny pułkownik Radosław, komendant KDW Komendy Głównej AK. A następne 5 lat później autor planu akcji, wspomniany na wstępie, pułkownik Wacław Lipiński, został zamordowany w komunistycznym więzieniu. Skrzypce zostawiłem na służbie, bo ja trochę grałem na skrzypcach, to mnie pozwalali, panie, bo przedtem ja miałem w wojsku skrzypce, grałem chłopakom i tak dalej. No i chłopaki mówią, baranie, trzeba o życie tego, dbać nie było o skrzypce. Zostaw skrzypce, bo się nie możemy przedostać na drugą stronę, piechotą idziemy. Przez most załamany. Antoniewie koło Sochaczewa. Około południa 4 działa dowodzone przez kapitana Głowackiego zatrzymują całe natarcie 35. Pułku niemieckiej 4. Dywizji Pancernej. Straż Przednia Niemców to oddziały Gwardii Przybocznej Führera, pułk SS Leibstandarten Adolf Hitler. Ogniem 4 haubic Polacy niszczą 22 czołgi w ciągu 2-godzinnej walki. Uciekający hitlerowcy porzucają jeszcze 50 innych pojazdów. Zza stogu obserwuje teren. Jest. Czołg niemiecki jedzie w kierunku na Żdziary. Na stoku widzę jakieś rozrzucone, pstrokate kształty. Wyglądają na stada pasących się krów. Dziwi mnie tylko, że się nie poruszają. Nagle na tle folwarku wyrasta 6 czołgów. Strzelają do piechoty, która rozprasza się i kryje. Najwyższy czas otworzyć ogień. Lecz w tej samej chwili uwagę moją przykuło dziwne zjawisko. Z nagła ożyło całe przedpole. To nie krowy, to czołgi. Jestem spokojny. To nieważne, że zginiemy. Chodzi o to, aby zniszczyć choć 1-2 czołgi nieprzyjacielskie. Bo cóż mogę począć moją samotną baterią przeciwko takiej potędze? Pierwszy strzał leży w środku celu. Tyle, że za długi. Daję serię bateryjną. Trafiam między 2 fale maszyn. Zmieniam celownik. Ogień baterii trwa cały czas. Pociski są celne. Niektóre wybuchy wzniecają pożary. To płoną czołgi. Dym zakrywa całe pole i utrzymuje się długo z powodu braku wiatru. Odstępy między czołgami są coraz mniejsze i dochodzą do 6 metrów. Nagle między czołgami powstaje zamieszanie. Nie chcę wierzyć własnym oczom. Czołgi zawracają i uciekają. Po kapitulacji Niemcy dwukrotnie przesłuchiwali artylerzystę spod Antoniewa, kapitana Głowackiego. Zadali mu pytanie. Czy jest pan mistrzem strzelań artyleryjskich w Armii Polskiej? Nie, brzmiała odpowiedź. Jestem przeciętnym oficerem. A jeszcze jak zaczęła artyleria bić, jak już mówiłem, artyleria biła i tak niecelnie, że biła w nasze miejsca. To każdy mógł gdzieś się chować, Niemcy też, a nas kilkunastu, pamiętam. Ktoś miał schron jakiś przygotowany. Tośmy do tego schronu, tam się do tego pochowali. I pamiętam, jak jeden na drugi, tak po prostu jak zwierzęta. A tam krzyczyli, Jezu kochany, kto to mój ktoś ranny, bo krew na mnie mówi, tutaj leci. A gdzie moja żona, a gdzie moja tego? Płacz taki po prostu, chłopaki, nie? Bo to wszystko młode chłopaki. Polacy tego dnia niszczą 50 i zdobywają 15 niemieckich czołgów, zatrzymując w kilku miejscach natarcie wroga. Przewaga niemiecka jest jednak miażdżąca. Rano Bzurę przekraczają 2 wrogie dywizje pancerne, natychmiast atakując polskie pozycje. Czołgi przerywają front 14 Dywizji Piechoty i tworzą głęboki wyłom w jej linii obrony. Dywizja zaczyna się wycofywać. Niemieckie kolumny pancerne atakują też 17 i 25 Dywizję Piechoty.
Ta ostatnia broni się krwawo pod Adamową Górą, powstrzymując natarcie Niemców. Załamują się polskie linie pod Sochaczewem i w wielu innych punktach, gdzie Polacy ponoszą ciężkie straty. Jeden z broniących Sochaczewa batalionów 18 pułku traci 80% swoich żołnierzy. To początek klęski w bitwie nad Bzurą. Generał Kutrzeba podejmuje decyzję szybkiego odwrotu do okrążonej przez Niemców Warszawy. Podczas przebijania się awangardę stanowić ma grupa generała Abrahama, składająca się z Wielkopolskiej i Podolskiej Brygady Kawalerii. Ułani mają uderzyć przez Puszczę Kampinoską i utorować drogę odwrotu pozostałym polskim oddziałom. Za konnicą podążać ma piechota z grupy generała Knolla, której zadaniem jest zdobycie siłą przeprawy przez Bzurę. W trzeciej kolejności do Warszawy wycofywać się powinny dywizje Armii Pomorze, walczące wciąż koło Łowicza. Rozkazy generała Kutrzeby znowu jednak nie docierają do wszystkich oddziałów. Z 10 rozgłośni na terytorium RP czynna pozostaje już tylko jedna – Warszawa 2. Z Pragi, tuż po północy, rusza natarcie polskiego batalionu w celu odzyskania utraconych wcześniej pozycji na Wale Gocławskim. Te pozycje umożliwiają Niemcom swobodny ostrzał dzielnicy Saska Kępa, w której znajduje się obrona jednego z warszawskich mostów. Polski atak załamuje się w ogniu niemieckiej artylerii, a dowódca, major Górnicki, ginie. Po południu wzdłuż ulicy Grochowskiej rusza natarcie niemieckiej piechoty. 21 Pułk Piechoty Dzieci Warszawy uderza jak burza na napastników, zadając im ciężkie straty. Do niewoli dostaje się 123 Niemców, w tym część to oficerowie sztabu nacierającego pułku. Widok prowadzonych do cytadeli jeńców wzbudza radość i wlewa nadzieję w serca mieszkańców stolicy. Tymczasem Niemcy wysyłają do dowództwa obrony swoje pierwsze warunki kapitulacji. Polacy nawet nie rozmawiają z parlamentariuszami. Rozwidniło się, a myśmy się nie spodziewali. Nad nami była polna droga i obsadzona Niemcami. I Niemcy zaczęli do nas strzelać. I w ten czas komenda z koni, bagnet na broń, ale powiedz to, jak już się strzela i jeden koń pada, strzały, to wszystko się rozproszyło. Rozproszyło się i ja w ten czas pierwszy raz do niewoli wziąłem Niemca. No, a koledzy mówią, co go będziesz trzymał? Zastrzel z kurczy drania, nie? I jak on usłyszał zastrzel, to on mówi, że on jest Polak, że on jest z Prus Wschodnich, nie? No to ja mówię ułanowi jednemu, to odprowadź go do żandarmerii, nie? W wrześniu niemiecka 2. Dywizja Pancerna przez cały dzień szturmuje twierdzę wspierana ostrzałem artyleryjskim i lotniczym. W nocy generał Plisowski, który został raniony podczas walk, rozkazuje odwrót i ewakuację twierdzy. Niedługo potem wkraczają do niej Niemcy i po przekroczeniu Bugu ruszają w kierunku Warszawy. Niemcy zbliżają się też do Kobrynia. Zaczynają odcinać odwrót na południe polskim jednostkom z północy, stojąc na linii Włodzimierz-Hrubieszów-Zamość. Na północ od Lwowa Niemcy powstrzymują natarcie polskich sił pancerno-motorowych. W południe polscy obrońcy miasta atakują wroga w Hołosku Wielkim, aby wspomóc działania przebijającej się 10. Brygady pułkownika Maczka. Akcja, nieuzgodniona z dowództwem brygady, nie udaje się i wieczorem Polacy muszą się wycofać. Atak przyniósł jednak pewną korzyść. Obrońcy Lwowa mogli uzupełnić rezerwę amunicji dzięki czasowemu kontaktowi z jedną z załóg składnicy uzbrojenia, znajdującej się pod Lwowem. Niemcy, atakując z Kortumowej Góry, zajmują kolejne wzgórza Lwowa. Na innym odcinku koło Dawidowa szwadrony kawalerii i policji państwowej przechwytują niemiecki zrzut z żywnością i amunicją. Oprócz Lwowa trwa też obrona Żółkwi. Co zrobić z tymi jeńcami? Ale jeńcy bardzo grzecznie maszerowali. Wiedzieli Niemcy, że czy prędzej, czy później będą oswobodzeni. I nikt nie próbował uciekać. Zupełnie tam dosłownie drużyna ich pilnowała i oni szli razem z nami. Osłabiona, ale wciąż nie rozbita 21. Dywizja Piechoty Górskiej generała Kustronia ma opanować rejon Oleszyc w ramach ataku prawego skrzydła resztek Armii Kraków.
pod Dachnowem zostaje jednak otoczona. Generał Kustroń nie może liczyć na żadne wsparcie ze strony innych walczących oddziałów. Odrzuca jednak propozycję kapitulacji i próbuje wydostać się z okrążenia. W okolicach Lasu Ułazowskiego, na otwartej przestrzeni, jego natarcie zostaje zatrzymane ogniem artylerii i CKM-ów. Żołnierze pod ogniem zalegają na polu. Generał Kustroń, od początku ataku ranny w twarz, próbując ponownie poderwać swych żołnierzy, zostaje trafiony dwoma seriami. Wokół zabitego dowódcy ostrzał przeżyło tylko 60 żołnierzy, a cała dywizja, rozbita na mniejsze grupy, kolejno likwidowane przez Niemców, przestaje istnieć. 16 września umilkły zbombardowane przez lotnictwo niemieckie rozgłośnie Polskiego Radia w Wilnie i w Baranowiczach. Z 10 czynnych rozgłośni radiowych w Polsce pozostała w użyciu już tylko jedna, Warszawa II. Przypomnijmy, że Warszawa I, najsilniejsza w Europie stacja w Raszynie, milczała już od kilku dni. To fakt niesłychanie ważny dla kampanii wrześniowej, bo radio obok prasy pozostawało jedynym, kto wie, czy nie najważniejszym sposobem, środkiem informowania społeczeństwa o przebiegu kampanii wrześniowej i o sytuacji w świecie. A ta sytuacja stawała się coraz gorsza. Tego samego 16 września w Moskwie ambasador Rzeszy Schulenburg telegrafuje do Berlina, że wreszcie Rosjanie zdecydowali się. Mołotow powiedział mi dzisiaj o 18:00, donosi Schulenburg, że interwencja, czytaj agresja sowiecka, nastąpi zaraz. Być może już jutro.